Panie, są tu jakieś ryby? Coś jest, ale trzeba by było do miętuska wbić, no i po wędkę, no i opłacić, no i myślę, że śmiało można by było połowić. Powiem wam, że tak, nie omieszkam sobie popatrzeć tutaj, bo jednak kręciliśmy dla was ten materiał i chciałem zobaczyć, czy tutaj faktycznie coś w ogóle pływa w tej rzece, nie? Taka piękna rzeka, musi w niej być jakieś życie. I powiem wam, namierzyłem dość sporo szczebli potokowej, widzę też, są tutaj ładne ukleje. I znalazłem zdechniętego małego kiełbia, także widzę, że jakaś taka, powiedzmy, biała rybka jest, więc myślę, że drapieżnik, kleń, pstrąg na pewno, czy nawet jakaś może mniejsza brzanka, także jakoś tak skusiło mnie to, że na pewno w jakimś niedługim czasie opłacimy sobie na pewno wkładkę i spróbujemy sobie swoich sił ze spinningiem, porzucamy tutaj po tych dołkach, może uda się złowić jakiegoś fajnego małego drapieżnika dla mnie. No to co? Witamy was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym filmie. Znowu jesteśmy dzisiaj z Tomkiem. Tak. Zabrał nas dzisiaj na taką miejscową rzeczkę. Opowiemy dzisiaj o budżetowych kijach. Tak. Zaczniemy od Federa. Tak, dokładnie. O budżetowych kijach, o budżetowych, powiedzmy, zestawach, nie? Mhm. Razem z kołowrotkiem liczymy, nie liczymy drobnych rzeczy, czyli wszystkie akcesorii, koszyków, żyłek, tylko liczymy mniej więcej za samo wędzisko i kołowrotek. Budżet ogólnie maksymalnie do 500 zł, więc przygotowaliśmy trzy zestawy. Pierwszy zestawik, który już jest akurat w zestawie cały z kołowrotkiem. On jest do kupienia, nie jest osobno wędeczka i kołowrotek, tylko mamy cały. Mamy z Michela, że tak powiem... Wędka z kołowrotkiem i żyłką całość. Tak, całość dokładnie, korzyść w granicach 230, może 50 zł. Czyli tam lekko ponad 200 zł. Federek 360, on jest od 30 do 90 gram wyrzutu. Kołowroteczek taki najzwyklejszy mamy, wiadomo, już nawiniętą żyłką akurat tutaj. Mhm. Żyłka też widzę, że nie jest za gruba, myślę, będzie w granicach 25-28. Z przednim hamulcem, także aby ktoś faktycznie chciał zaczynać taką przygodę, to tutaj można... widzę dość taki sztywny. Troszkę sztywny, sama tak. Szczytówka pracuje, także... Tak, dokładnie, bo to też właśnie chodzi o to, że jak ktoś zaczyna, to żeby tą technikę rzutu tym federem, bo to zupełnie inaczej się rzuca tą wędką. Wędki są bardziej elastyczne na wymiennych szczytówkach i tak samo w zestawie, tak jak to przy większości federków mamy wymienną szczytówkę, jeszcze jedną. Jest tak jeszcze samo. Dwie, tak. Są, dwie są. Znaczy zestawie, ogólnie nie? Ten posiada tylko dwie, jedną założyliśmy i mamy jeszcze jedną. Ten ma akurat dwie dokładnie. To wiadomo, do federa można dokupić, nie? Można też. Do... Trzy skład, nie? Tak, to jest trzy składowy, dokładnie dwie wymienne szczytówki, z czego jedna jest czerwona, czyli ta twardsza i drugą mamy jeszcze troszeczkę bardziej delikatniejszą. Ładnie to wygląda. Zobaczcie sobie tutaj. Martini złapie za szczytówkę, to wam pokażę, jak to się gnie. No, taka szczytowa, przechodząca w pół parabole, gdzieś pod dużym obciążeniem. Ale nawet widać, że mamy zestawik za, mówię, 200 parę złotych, ale już mamy przelotki dwustopkowe. W takim zestawie mamy korek, nawet troszkę dzielony z pianką na samym dole dolnika. Dla początkującego jak dla początkującego, żeby ktoś chciał sprawdzić, czy w ogóle mu się to spodoba, to jak najbardziej fajny zestawik do polecenia. Okej. Okay. Także co, jesteśmy dzisiaj na rzece Łososinka, no i kręcimy dla was nowy materiał. Zachęcamy was do subskrypcji naszego kanału z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco co do kolejnych naszych produkcji z nadwody. No i przypominamy o trwających konkursach. Mamy aktualnie 4 konkursy. Także konkurs z Neszem, konkurs z Damem, z Savage Gearem, no i teraz wleciał konkurs z Dajwą. Także naprawdę fajne rzeczy do wygrania. Łóżko, silnik zaburtowy, belly boat z Dama. A z Dajwy mamy do wygrania bony od 100 do 1000 zł, także śmiało naprawdę jest warto brać udział, no ja opalam się na kamieniach. Lecimy dalej. Dobra, tutaj mamy troszeczkę grubszy asortyment. Tu już mamy federka z Kormorana. Gruby też dlatego, bo tu jest 3,90 długi i 150 gram wyrzutu, także tutaj już też mamy gramaturę wyrzutu. Taki mocniejszy, czyli pod jakiego, faktycznie pod jakiegoś karpia z gruntu. Tak, dokładnie. Niekoniecznie tutaj na szczytówkę widzę, że można tym łowić, tylko faktycznie normalnie ustawiać. Dokładnie, też można... można jak najbardziej. To może być, no wiadomo, jako feder, może jako zwykła wędka gruntowa, tak samo. Ja też polecał, na pewno polecałbym, jakby ktoś zaczynał przygodę, żeby się nie bawić w jakieś tam te teleskopy takie, kupić tak, sobie właśnie już taką tą wędkę z tą szczytówką, która fajnie oddaje, może wędkę jest masywna, ale ta szczytówka już fajnie nam będzie oddawało. Moim zdaniem
większa przyjemność będzie z holu i z rzutów. Dokładnie. Niż tam jakichś takich tych składanych wentek. Kij faktycznie cięższy, więc jak ktoś, no, faktycznie, tak jak mówisz, jak ktoś zaczyna przygodę, to może pewnie się będzie czuł z cięższym kijem, żeby nie uszkodzić gdzieś podczas wyrzutu. Jest pała. Więc no i kołowrotek do tego. Tutaj akurat wybrałem kołowrotek też z Cormorana. To jest Vacor federowy. Kołowrotek też fajny, bo tutaj można zauważyć, jak jest, jak z bliska każdy widzi, że tu już mamy kołowrotek typowo pod federka, bo mamy napytki szpuli, więc do rzutów bardzo dobre właściwości rzutowe przede wszystkim. I mówię, mocny hamulec, tak samo wszystko jest na przednim hamulcu, nie ma tutaj wolnego biegu, bo mówię, niektórzy są zwolennicy, gdzie do federa, nie każdy, nie każdy, niektórzy lubią, niektórzy nie, niektórzy wolą klasyczne męki z przednim hamulcem, także... Jest, jest taka pała, no ale tak jak mówię, dla początkujących wędkarzy jak najbardziej długa wędka, fajnie można dorzucać. Różnicę też, jaką widać nawet podczas Michela, to mamy tutaj, znaczy też mamy dwustopkowe przelotki, ale mamy te bardzo przelotki wąskie, dużo mniejsze. Bardzo wąskie, no wąskie, dokładnie. Za Martini tam sztóweczkę to pokażemy od razu, widzą. Zobaczcie sobie. Dokładnie, tu też jest spory zapas mocy, także można... I tutaj już się mieścimy budżetowo, myślę, że 300 parę złotych, czyli tam o stówę nam poskakuje więcej niż przy Michelu. Ale mamy osobno kupowaną wędkę, tak, osobno kołowrotek, tak, kupujemy wędkę i osobno kupujemy kołowrotek, dokładnie. To jest też taki, mówię, zestawy dla początkujących. Nie każdy musi od razu celować. Oczywiście, trzeba na początek się nauczyć, powiedzmy, na czymś takim tańszym, żeby nie było żal jednak, jak ta wędka się złamie, czy coś. Dokładnie na podczas, jak ktoś zaczyna, no to różne rzeczy się dzieją. I, można... I wędka jest najdłuższa spośród wszystkich, bo ma 3,90. Także też nie każdy na start jak musi kupić od razu 3,90, bo te sportline występują chyba też bodajże 3,60 i nie wiem, czy nawet nie 3,30, także one występują jeszcze w innych. Czyli jest i też jest w innych gramaturach. Dokładnie. Nie? To akurat dokładnie tutaj dobraliśmy takie, a wiadomo, w wyszukiwarce na pewno sobie na sklepie znajdziecie jakieś inne. Tak, nie? Jest. I ostatni zestawik, trzeci, czyli już taki, że mieścimy się prawie na styk w 500 zł. Tu już mamy tak samo, osobno kołowrotek, osobno wędzisko. Od kołowrotka zaczniemy, mamy Ninja LT 6000. Bardzo lekka, zwróciłem bardzo uwagę, lekka, ja miałem 3000 do spina. I cięższa była na pewno. Cięższa, bo w ogóle Ninja, one, znaczy już chwilę są na rynku, bo były wcześniejsze Ninja, którego każdy wiedział, a że tak powiem każdy je kojarzył i teraz te nowe Ninja, czyli są te LT-ki, one są troszkę odchudzone, czyli są lżejsze. Na nowym hamulcu, to jest też bardzo fajne, bo ten hamulec tutaj już jest praktycznie około 12 kg, więc jak na taki kołowrotek, wiadomo, że mniejsze modele nadają się pod spinning, bo są to głównie kołowrotki spinningowe, ale gdzieś tam od piątki w górę, piątka, szóstka, nie ma żadnego problemu, żeby to używać pod grunt czy używać pod federka. Tu mamy głęboką szpulę, występuje ten kołowrotek. Płytszej też, nie? Tak, występuje LT 6000 SS, ale tu już mamy różnicę prawie 100 zł droższy, ale ma płytką szpulę. Te dajwy, ogólnie dajwy, kołowrotki bardzo dużo mieszczą żyłki, także zwróćcie sobie to na i bardzo uwagę. Dobre kołowrotki, także mówię, za taką kwotę. Wędeszka do tego jest Black Widow. Też myślę, że każdy serię kojarzy, tylko tu akurat mamy Black Widowa w wersji 3-metrowej z gramaturą. Tutaj mamy do 80 gram wyrzutu. Do 80 gram. Nawet się wędeszka fajnie wyważyła z tym kołowrotkiem, chociaż nie musimy na to patrzeć też przy federze, żeby to było super wyważone, bo to nie jest spinning, ale, nie, ale fajnie, akurat, fajnie ale, to czuć ale od razu. Nie męczy ręki. Myślę, że taką wędką już przyjemność naprawdę łowienia. Dokładnie. Zobaczcie sobie dajwę. Ja powiem wam, jakiś czas tą właśnie z tych budżetowych zaczynałem w sumie od Dive Ninja 3000 i śmiało polecam ten kołowrotek, jeżeli zaczynacie swoją przygodę. Myślę, że tutaj mowa o federze, ale do spinu tak samo. Jest szeroka gama wielkości, także a jest to ta nowsza Dive'a, ja miałem starszą, nie? Także widzę, że troszeczkę. No ona waży lekko ponad 400 gramów w rozmiarze 6000, więc to też samo za siebie mówi, ale mówię, warto jest zwrócić uwagę na te hamulce przede wszystkim. To jest naprawdę fajne, te hamulce, to jest system hamulcowy ATD i można zobaczyć, że dawniej w tych troszkę innych hamulcach było tak, żeby mieć terkotkę, tak zwaną rolkę, to musi być ten moment takiego szarpnięcia, żeby ta żyłka po prostu się wysnuwała. A tutaj dostosowuje się nam to dokładnie, że tak powiem, bardzo czuły do każdej siły. Także to akurat te hamulce Dive'a zmieniła, jest to na bardzo duży plus. Na duży plus, nie? I fajnie przede wszystkim kręci. Zwiększona siła tego hamulca, bo tak jak mówię, maksymalna około 12 kg, więc przy takim kołowrotku mieć taką siłę hamulca to jak przy dobrym kołowrotku karpiowym. Wędka naprawdę fajna. Tak, bardzo ładna. Klapta Martini, pokaż widzom jak się ugina, no to tak, już fajna. I tutaj już mamy prawie tak, że przy takim mocniejszym zapasie mocy, ona, że tak powiem, może nawet pójść delikatną parabolę. Ta 3-metrówka gdzieś tak do 80 gram ma tyle spory zapas mocy, że może się praktycznie giąć na całej długości. Nie, to już jest naprawdę, no, wiadomo,
jak ktoś zaczyna, to jednak tam, tamte, ale ten już, ja bym sobie śmiało taki mógł. Tylko wiadomo, 3-metrowy, czyli może wiadomo, jak dla mnie, jak gdzieś mamy trudniejszy dostęp do wody, gdzieś zarośla i tak dalej, nie możemy wziąć tego wymachu 3,90, to kupujemy sobie ale też trójeczkę i dużo cinek. Ludzi też łowi na przykład na komerciach, no także dokładnie. Na taką komercję nie trzeba daleko rzucać, klasyczną, gdzie nie trzeba daleko rzucać, czy pod metodę, czy pod koszyk, jak i taki zestaw. Myślę, że śmiało tutaj Tomek, fajnie nam to dobrałeś, także myślę, że naprawdę spoko. Także myślę, że jakby ktoś coś potrzebował, wiadomo, że tych wędek może być dużo więcej. My wyraźnie wędki, które mamy w naszej ofercie i też jest naprawdę tego dosyć sporo w takim budżecie. To jest tylko taka nasza propozycja, to jest, nie? Propozycja od nas, a każdy może wybrać coś innego, bo mówię, jest dużo innych firm jeszcze, które mają też takie kijki, które byśmy się cenowo mieścili z całym zestawem i z kołowrotkiem, więc to jest propozycja taką, którą przygotowałem i wydaje mi się, warto rozważyć jak na sam początek. Tak, ja myślę, że w przesycie tego sprzętu teraz, co mamy, warto właśnie zrobić o tym materiał, bo nie wszyscy wędkarze są takimi gadżeciarzami jak my. Dokładnie. Jak na przykład ja, że kupujemy te sprzęty, powiedzmy, jak najlepsze i... Dokładnie. A czy tu można powiedzieć, że jeżeli ktoś nie chce wydać dużo, a chce zacząć przygodę, no to liczmy, że za 200 zł już może kupić wędkę. Tak jak mówię tutaj w przypadku Michela z nawiniętą żyłką, z kołowrotkiem, dokupić sprzęty, kilka jakichś tam koszyków, innych rzeczy, można iść nad wodę i mieścimy się ze wszystkim do 300 zł. No nie przetestujemy tutaj nad wodą, bo jesteśmy na typowo rzece górskiej. Co górskiej, to Tomek jest za rzeka? To jest Łososinka. Łososinka. Łososinka, tak, rzeka górska, także przynęty sztuczne i roślinne. Spinning też jest, jest od lutego do września. Także można też tutaj... Ale w takiej naturze, w takim właśnie swoistym klimacie. Dokładnie. Fajnie to nagrać, taki film dla was, żeby to jednak nie zawsze było w sklepie, a my sami odetchniemy świeżym powietrzem. Otóż to naprawdę dokładnie. Jest pięknie. Nakręć, Martynie, pogoda. Tutaj pokaż rzeczkę. Widzą, jak to wygląda. Przed chwilą mocno przelało, ale już teraz mamy słoneczko, świeci. Jest naprawdę urokliwie, mega. No i chyba wszystko powiedzieliśmy. Myślę, że nie wiem, serię federową chyba wystarczy. Myślę, że może zrobimy jeden odcinek, po prostu taki jak teraz, a później jeszcze nam zostało dosyć dużo metod połowu, więc zaczniemy, na pewno... pokażemy wam, postaramy się spina, karpiowe zestawy, dokładnie. Pokazać te budżetowe właśnie. Jeżeli wy zachęcamy do aktywności, do komentowania na naszym dokładnie. Profilu, jeżeli macie jakieś propozycje, no to śmiało możecie pisać. My zrobimy dla was film, także dostosujemy dokładnie. Się. Wiadomo, że większość wędkarzy chce dotknąć, zobaczyć, także od tego my jesteśmy, możemy wam naprawdę masę tych sprzętów pokazać na filmie, żebyście po prostu sobie zobaczyli. Żeby ktoś chciał na przykład też zwiększyć budżet i zobaczyć sprzęt federowy troszkę droższy, jakiś, mówię, typowo dystansowy czy coś na przykład do 1000 zł, nie ma problemu, też możemy zrobić dostosujemy jeszcze. Dostosujemy się. Zachęcamy do aktywności, jeżeli dokładnie. Tylko macie jakieś sugestie, to wykorzystamy je na pewno. No to myślę, że tyle, jeżeli chodzi o ten film. No i zapraszamy na kolejne. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco co do kolejnych dokładnie. Naszych produkcji z nad wodą. No i tyle. Chyba tyle.